Tegoroczna edycja pikniku europejskiego była wyjątkowa pod wieloma względami. Kilkudniowa impreza rozpoczęła się międzynarodową konferencją poświęconą budżetowi obywatelskiemu. O swoim doświadczeniu z taką formą partycypacji opowiadali m.in. goście z Niemiec i Mołdawii, a także prezydent Sopotu Jacek Karnowski i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Podczas pikniku świętowaliśmy także dwie okrągłe rocznice. Ten piknik europejski jest jubileuszowy. To już 20 raz spotykamy się razem w Płocku z naszymi gośćmi z miast partnerskich, by świętować ideę Zjednoczonej Europy, by pokazać, że Płock to i Polska to dumne miasto w Zjednoczonej Europie. Jak przystało na urodziny, był tort i balony, które poszybowały w niebo. Uhonorowano też osoby, które 20 lat temu zainicjowały piknik europejski, a także pracownicę urzędu, która od lat czuwa nad organizacją i przebiegiem wydarzenia. W tym roku mija również 30 lat od rozpoczęcia współpracy pomiędzy Płockiem a Darmstadt. Z tej okazji prezydent Płocka wręczył niemieckiej delegacji okolicznościowy upominek. Szczególnym podkreśleniem jubileuszu był też występ uczennic 7 Liceum Ogólnokształcącego, które wykonały utwór z repertuaru niemieckiej wokalistki. Tradycyjnie już jednym z najbarwniejszych punktów pikniku była parada europejska. Uczniowie i nauczyciele płockich szkół przeszli ulicami miasta, prezentując kraje Europy, a także USA, Chiny i Mongolię. Na zakończenie pikniku dla wszystkich mieszkańców i gości wystąpiła Margaret.